Historia DNA jest po prostu częścią historii ostatnich 100 lat. Tak się dziwnie składa, że XX wiek zaczął się w 1900 roku, a w tymże samym roku właściwie zaczyna się na dobrą sprawę genetyka. Genetyka zaczęła się oczywiście od praw dziedziczenia wykrytych przez Mendla w latach 60. XIX wieku, ale odkrycia Mendla nie weszły w skład świadomości biologów jego epoki. Właściwie na dobrą sprawę w początku właśnie XX wieku prawa Mendla zostają odkryte na nowo i zostają odkryte one przez Correnza, Czermaka i de Vriesa. Są to ludzie pracujący nad dziedziczeniem u roślin. Dochodzą do wniosku, że dziedziczenie prostych cech u pewnych roślin daje się wyrazić prostymi relacjami liczbowymi. Wymieniają między sobą informacje na ten temat i jeden z nich, de Vries, przypomina sobie, że swego czasu ojciec de Vriesa, który był wirusologiem, opowiadał mu, właśnie 20 lat przedtem opowiadał mu, że ma jakąś w swojej bibliotece dziwną prackę dziwnego, nieznanego uczonego, który też twierdzi, że dziedziczenie prostych cech u roślin daje się wyrazić prostymi relacjami liczbowymi. De Vries odkopał tą odbitkę tej publikacji w bibliotece ojca, przeczytał, poinformował dwóch pozostałych badaczy, że prawa, które oni odkryli, są w istocie prawami, które zostały już opisane 40 lat czy 50 lat przedtem. Trójka zdecydowała się opublikować swoje wyniki, oddając jednak pierwszeństwo Mendlowi. Także genetyka czekała jakby na początek XX wieku, żeby ujawnić się jako rzeczywiście istniejąca dziedzina nauki. Mówię o tym dlatego, że ten wiek XX jest wiekiem nie tylko odkryć naukowych, z których zapewne największe dotyczą właśnie genetyki, ale jest też i wiekiem przemocy i straszliwych wojen, które zwaliły się na ludzkość. Te dwie rzeczy się ze sobą przeplatają. Przeplatają się w sensie i pewnych koincydencji czasowych i też wzajemnego wpływu na siebie obu tych rzeczy, rozwoju nauki, czyli załamań i zderzeń ideowych, które prowadziły do tego, co czasem dzisiaj nazywamy, ludzie Zachodu czasem nazywają wojną 30-letnią, rozumiejąc, że pierwsza wojna światowa, która zaczęła się w 1914, jest w ciągłości, jest właśnie jednorodnym konfliktem z wojną, która skończyła się w 1934. Dla nas ta wojna 30-letnia trwała jeszcze dodatkowe 30 lat. Jej efekty w każdym razie. Jak właściwie to wygląda właśnie na początku wieku? Otóż po odkryciu praw Mendla szybko dosyć zaczyna się rozwój genetyki oparty o doświadczenie, o pracę przede wszystkim laboratorium Morgana. Morgan był zainteresowany procesami dziedziczenia i to Morgan wprowadził jako model badań w genetyce muszkę owocową, drozofilę. Powód, dla którego użył tego modelu, jest jasny. Te muszki hoduje się bardzo łatwo, hoduje się je po prostu na kawałku jabłka w próbówce. Mnożą się szybko, można mieć wielkie populacje muszek, reprezentując różne mutacje w względnie prostym laboratorium. I te muszki są nieszkodliwe dla otoczenia. A mają jeszcze jedną cechę, mianowicie w gruczołach siniankowych tych muszek występują chromozomy politeniczne, w których widać pod normalnym mikroskopem, widać dobrze nie tylko chromozomy, ale takie paski, które na nich występują i które są swoiste dla swoistych mutacji. Można sobie zobaczyć w pewnych mutantach układ tych pasków jest wyraźnie zmieniony. Prace Morgana szybko doprowadziły do tego, że geny mendlowskie, które dla Mendla były rodzajem
osobno istniejących paciorków stały się sznurem paciorków. Okazało się, że geny są ułożone w pewien kolinearny porządek, stanowią jakoś liniowy układ. I w dodatku, że one są związane z chromozomami. A dlaczego? Dlatego, że właśnie zachowanie się chromozomów przy podziale i zachowanie się tych różnych pasków koincydowało z dziedziczeniem pewnych cech u drozofili. No i wobec tego sytuacja jest w początku, właśnie tak około 1910 roku, taka, że naukowcy wiedzą, że geny są zlokalizowane w chromozomach i że są one sznurem jakby paciorków. Genetyka zaczyna się posługiwać pojęciami, które nie należą do składu pojęć, którymi operują środowiska biologów. Zaczyna się wyodrębniać zupełnie swoista nauka, operująca własnym językiem. I tu zaczynają się dwie wielkie kontrowersje, które właśnie towarzyszą XX wiekowi i są związane ze sporem ideowym. Pierwsza z nich jest względnie prosta, bo dotyczy kwestii budowy genu. Do połowy lat 40. takim nosicielem genu mogą być tylko białka. W ogóle nie bierze się pod uwagę tego, że może być to DNA. Ale nie ma na to żadnych dowodów, więc trwa szukanie materialnego nośnika genu i jak mówię, kontrowersje wokół tego są spore. Druga kontrowersja ma znacznie większy wymiar i ona, znaczy pierwsza zostaje rozwiązana przez to, o czym dzisiaj będziemy mówili, przez odkrycie Watsona i Cricka. I ona jest rozwiązana w sposób absolutny. Wiadomo, że to DNA, w DNA są zapisane geny. Nośnikiem materialnym genu jest DNA. Ale druga kontrowersja jest głębsza. Dotyczy ona społecznego znaczenia odkryć genetycznych. W połowie XIX wieku Galton, wielki biolog angielski, tworzy pojęcie eugeniki, czyli rozrodu zdrowego. Galton uważa, że zasady darwinowskie przenoszą się wprost na społeczeństwo ludzkie i że zastosowanie odpowiednich procesów selekcyjnych poprawi po prostu stan gatunku ludzkiego. Galton proponuje hodowlę geniuszy, uważa, że powinno się krzyżować osoby o wysokiej inteligencji ze sobą, a powinno się likwidować osoby obdarzone mniejszą inteligencją. To jest rzecz, która jest przedmiotem nie budzącym specjalnych kontrowersji. No, powiedzmy sobie, propozycja jest przedmiotem dyskusji i część z tych, te myśli eugeniczne znajdują jakby swoje dodatkowe wsparcie w tym, że dowiadujemy się, że geny istnieją, bo prawa Mendla zostały ponownie odkryte. Dowiadujemy się, że geny są niezmienne, bo cechy przenoszą się między rodzicami a dziećmi, przenoszą się jako niezmienione cechy. No bez tego oczywiście eugenika znajduje swoje podstawy materialne. Nikt się wtedy nie przejmuje takimi rzeczami, że o których my dzisiaj wiemy, jak sprzężenia genów, o plejotropowość genów, te pojęcia nie istnieją wtedy. Dla nich jest to dosyć prosta sprawa, ponieważ przy skrzyżowaniu białego i czerwonego groszku powstaje różowy groszek, a potem pojawia się jeden czerwony, dwa różowe i jeden biały, to znaczy cechy są niezmienne, dziedziczne, a cecha inteligencji jest niesiona przez jakiś tam gen i w takim razie można spokojnie prowadzić hodowlę i selekcję ludzi. W Australii w latach 30. prowadzi się programy eugeniczne, kastruje się osoby upośledzone umysłowo. Podobne rzeczy się robi w Stanach. Rzecznikiem takich
takich programów eugenicznych w Stanach jest wielki biolog Davenport, który założył do dziś najistotniejsze laboratorium biologii molekularnej, Colston Harbor Laboratory, to jest założone przez Davenporta. Kolegą Davenporta jest Eugen Fischer, który jest profesorem na Uniwersytecie w Berlinie, profesorem genetyki. On pisze też prace, w których wskazuje na istotne znaczenie eugeniki. Te prace są czytane przez Hitlera w czasie, kiedy siedzi w więzieniu w Monachium po puczu monachijskim. Prace Fischera są cytowane w Mein Kampf. No i Hitler dochodzi do wniosku, że istnieją podstawy naukowe do tego, żeby oczyścić rasowo Europę za pomocą eliminacji niższych rasowo narodów, przede wszystkim Cyganów, Żydów, no a potem tych takich należących do siedzącej tu społeczności. Warto powiedzieć, że następcą Fischera na katedrze genetyki w Berlinie był książę Otmar von Verschuer, a jego asystentem dr Józef Mengele, który był głównym lekarzem Oświęcimia, prowadzącym eksperymenty na bliźniętach z przerażającymi różnymi pomysłami dotyczącymi na przykład amputacji szybkości gojenia się u bliźniąt, takie rzeczy. To są zbrodniarze wojenni, których urodziła genetyka formalna. I to jest oczywiście to takie rzeczy warto sobie powiedzieć, jak się mówi o odkryciu DNA. Istnieje inny pogląd, który mówi, że geny są wymysłem, są pojęciami ideowymi, dlatego że nie ma żadnego podkładu materialnego. No wiadomo, że w chromozomach to siedzi, ale co to jest, tego nikt nie potrafi powiedzieć. A wobec tego uważa się, że są to tylko idee pewne, które opisują w jakiś tam sposób jakieś wybrane krzyżówki w przypadku jakichś tam wybranych roślin, ale że w rzeczywistości nic takiego jak niezmienne geny nie istnieje. Ten pogląd się nazywa neolamarkizmem. No i głoszony on, i jego powiedzmy takim jasnym wyrazem, który tam podręcznikowo się przetacza, jest coś takiego, neolamarkiści uważają, że żyrafy mają długie szyje dlatego, że najpierw były żyrafy, co miały krótkie szyje, one wyciągały te szyje, żeby sięgnąć do koron drzew, a ich dzieci jeszcze bardziej wyciągały i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem cecha nabyta się dziedziczyła. Otóż to uważanie, że cecha nabyta się dziedziczy, zakłada, że istnieje plastyczność genu. Jest dziedziczenie. Ale jak dobrze będę wyciągał szyję, to gen, który jest odpowiedzialny we mnie za długość szyi, no zostanie tam zmieniony trochę, przekazany dziecku i tak dalej. To jest neolamarkizm. Wyrazem tego neolamarkizmu, takim najważniejszym, jest to, co się działo w nauce w Związku Radzieckim, gdzie Trofim Łysienko wskazywał w swoich doświadczeniach całkowicie sfałszowanych, że z roślinami można zrobić wszystko. Można na przykład łatwo przenieść jabłonie rosnące gdzieś tam w klimacie średnim, można je przenieść gdzieś tam na Sybir, też będą rosły, tylko trzeba je zaadaptować, trzeba je stopniowo przenieść. Stopniowo je przenosimy, prawda? I dość szybko uzyskujemy adaptację do warunków środowiskowych. To samo jego takie osiągnięcia też polegały na tym, że pokazywał, że na przykład dość łatwo jest otrzymać pszenicę wielokłosistą. Ta cała historia pszenicy wielokłosistej to sięga Egiptu. Egipt miał pszenicę wielokłosistą, która została zatracona. I rzeczywiście ludzie sobie mówią od wielu tam lat, że warto by było tworzyć taki gatunek, który dawał nam wiele kłosów na jednym źble. Ale on to miał łatwo, szybko i przyjemnie. Byłoby to wszystko może nie takie ważne, bo oczywiście były to dane fałszywe, gdyby nie to, że miało to swoje konsekwencje. Konsekwencje znowu bardzo proste, mianowicie Stalin uważał, że oto istnieją dowody naukowe na to, że gatunki są zmienne i że
Ich zmienność jest zależy od środowiska. No, człowiek jest tylko pewnym gatunkiem. Za pomocą zlikwidowania dawnego środowiska kulturalnego i stworzenia nowego środowiska kulturalnego wyhodujemy nowego człowieka. No zatem, ponieważ tak uważał i tak też i było to w Rosji robione, czy tam w Związku Radzieckim, tak jak Fischer był naukowcem Hitlera, tak Trojofim Łysenko był naukowcem Stalina. I oczywiście też krew się lała. Wielcy genetycy rosyjscy po prostu zostali wysłani do obozów i tam zginęli. Jednym z takich naukowców, wielkich naukowców, który zginął wtedy, był Jakub Parnas, twórca, jeden z odkrywców przemian cukrowych w organizmie, który po prostu na zebraniu w Akademii, siedząc przy stole, jak usłyszał, że Łysienko mówi, że chromozomów nie, to powiedział, że to irunda, to nieprawda. I znalazł się następnej nocy na Łubiance, gdzie nie dano mu insuliny, a on był ciężkim cukrzykiem, umarł po dniach. W 1953 roku, w obecności całego senatu ubranego w stroje uniwersyteckie, wyprowadzono z laboratorium genetyki hodowlę drozofili, cały olbrzymi zespół. Tam była bardzo dobra szkoła genetyki, dużo tych drozofili, wyprowadzono to i publicznie wrzucano to do latryn, żeby pokazać, że ta genetyka formalna to jest ohyda. Jak widzicie, ten spór dotyczący tego, czym jest gen, miał wymiar nie tylko naukowy, ale i społeczny. Jak mówię, ten pierwszy naukowy o to, jak wygląda materialne podłoże genu, on jest rozstrzygnięty. Ten drugi, dotyczący socjobiologii, która buduje się wokół genetyki, nie jest rozstrzygnięty w żaden sposób. My dalej mamy do czynienia z czymś takim, co teraz jest wyraźne, to znaczy przebóstwieniem genu. Ten gen jest tutaj, na tym rysunku od Deer Creek. Właśnie zastępuje Pana Boga. Gen jest wszechmocny, gen decyduje o wszystkim. Oczywiście jest to nieprawda, dlatego nie jeden gen decyduje, tylko cały zespół. Nie tylko gen decyduje, a szczególnie o zachowaniach ludzkich, bo jeszcze kultura o tym decyduje. Także tutaj te przegięcia są w każdej chwili, mogą się zdarzyć bardzo wyraźne przegięcia w dalszym ciągu dotyczące tej zasadniczej kontrowersji, na ile proste pojęcia genetyki mogą objaśnić przede wszystkim zachowania społeczeństwa ludzkiego. Prace, o których dzisiaj mowa, te prace, w których ogłoszono, jak jest zbudowana struktura DNA, to są te trzy prace, one są opublikowane w Nature. W 171 numerem opublikowane są jedna za drugą. Watson, Crick i Wilkins dostaje Nagrody Nobla. Za te właśnie dwie prace. One dotyczą tego samego. Ale nazwa substancji, którą się zajmują ci autorzy, w każdej z tych prac jest inna. Deoxyribose nucleic acid, deoxypentose nucleic acid, sodium thymonucleate. No, to oznacza, jaki był stopień napięcia między grupami, które zajmowały się tym samym zagadnieniem. Do tego stopnia, że nie chcieli używać tej samej terminologii. Opublikowano to w tym samym numerze pisma. Crick miał wtedy 35 lat, nie miał doktoratu. Był to fizyk. Crick jest fizykiem z wykształcenia. Ludzie z jego pokolenia, ich kariery, formalne kariery uniwersyteckie były przerwane przez wojnę. Crick w czasie wojny pracował w przemyśle zbrojeniowym i budował miny magnetyczne przeciwokrętowe. No i po wojnie przyszedł, zabrał się z powrotem za naukę, nie miał jeszcze doktoratu, pracował nad doktoratem. Watson na tym zdjęciu ma 23 lata, jest po doktoracie, mając 16 lat poszedł na studia, skończył ornitologię i zrobił, mając 22 lata, zrobił doktorat. Zrobił doktorat nie z ornitologii, tylko już dotyczący biochemii. W czasie studiów został zauważony przez profesora, młody i rzeczywiście bardzo zdolny człowiek,
Jego takim mistrzem był Max Delbruck. Max Delbruck to fizyk ze słynnej szkoły göttingeńskiej. To jest ta szkoła, która zajmowała się fizyką atomową w końcu lat 20. W początku i do końca lat 20. w Niemczech. Następnym fizykiem, który zajmował się kwestiami DNA, to jest Wilkins, autor, współautor tej drugiej pracy, fizyk z wykształcenia. Watson z polecenia Maxa Delbrucka otrzymuje stypendium w 51 chyba, czy 50 roku, żeby wyjechać do Europy. No i pierwszą grupą, do której jedzie, jest grupa Nilsa Bohra w Kopenhadze, a to są fizycy. Niels Bohr, no to jest ojciec tego modelu atomu, który wszyscy żeśmy oglądali w szkołach, prawda? Dlaczego właściwie fizycy zajmują się biologią? To wszystko zaczyna się od tego, że Schrödinger, wielki fizyk, mówi coś takiego, że z taką książeczkę pisze What is Life, która wychodzi w 41 chyba roku. Twierdzi, że w fizyce wszystko jest odkryte i że istnieje tylko wielka tajemnica, to znaczy jak przekazywane są cechy dziedziczne w organizmach żywych. Że to jest jedyna wielka tajemnica w naturze, która pozostała. Fizycy rzeczywiście się interesują tym i to ci wielcy, bo i Max Delbruck jest noblistą i Bohr jest noblistą. Bohr nawet może i bardziej pragmatycznie, dlatego że Bohr w latach 30. współpracował właśnie z Jakubem Parnasem, który wtedy był profesorem w Lwowie i przesyłał do Lwowa otrzymywany u niego w reaktorze i oczyszczany fosfor radioaktywny, który był używany przez Parnasa do znakowania cukrów, znakowania substancji biologicznych. To były pierwsze zastosowania radioizotopów do badań biologicznych. I Bohr oczywiście podsunął Parnasowi pomysł, żeby znakować pewne substancje radionuklidami i wtedy można śledzić, co się z nimi dzieje w organizmie. Jeszcze jedna osoba, która w tym wszystkim bierze udział, to jest Linus Pauling. Linus Pauling to jest wielki chemik. Nagroda Nobla w 51, ale ja pamiętam, za zaproponowanie struktury przestrzennej, pierwsze propozycje dotyczące struktury przestrzennej białek. Potem Nagroda Pokojowa Nobla, o ile pamiętam, w 1962 roku. Nie bardzo lubiany przez władze amerykańskie do tego stopnia, że w latach 50. nie otrzymywał paszportu, żeby móc wyjechać ze Stanów Zjednoczonych. Co ci dwaj ludzie, Watson i Crick, wiedzieli na temat DNA, budowy chemicznej DNA w owym czasie? Właściwie sporo już. Obok laboratorium Cavendisha w Cambridge była pracownia profesora Todda, Aleksandra Todda, w której ustalono strukturę chemiczną DNA. No i ona jest dosyć prosta, mianowicie w DNA jest coś takiego, że mamy cząsteczkę cukru, do tego cukru tu jest przyczepiony kwas fosforowy, tu jest przyczepiona tak zwana zasada azotowa, baza, zasada azotowa. No i druga nóżka jakby z tego cukru idzie do drugiego fosforu, tu. I tworzy się taki łańcuch fosfocukrowy z odchodzącymi na bok zasadami. Tych zasad są cztery typy. Liniowa cząsteczka, czy to coś takiego jest ciekawe dla biologa? No i dzisiaj to my sobie mówimy, no tak, to jest oczywiście, wszystko wiemy, ale podówczas no, oni nie byli tacy pewni, dlatego że im się wydawało, że budowa jest monotonna. Praktycznie jest monotonna. No, jak jest monotonna, no to jeżeli to miał być gen, czy tam substancja, w której zapisany jest gen, no to ta monotonność nie wróży dobrze, dlatego że
Przecież geny muszą nieść masę informacji. Dany gen musi mieć masę informacji dotyczącej choćby produktu białkowego, który podaje. No a ta monotonność to znaczy, że to niekoniecznie będzie niosło informacji. I wielu ludzi uważało, że właśnie z tego względu to raczej białka są kandydatami do tego, żeby być genami. Tak na przykład uważał Stanley, który był laureatem Nagrody Nobla w 1937 roku, który absolutnie uważał, że to jest niemożliwe, żeby kwasy nukleinowe niosły informację genetyczną, bo są monotonne, a białka nie, białka są zróżnicowane. Oczywiście ta monotonność, my dzisiaj to wiemy, że ta monotonność jest pozorna. Bo ja przed chwilą powiedziałem, że te zasady, bazy, jak to się ładnie napisane jest, istnieją ich cztery typy. Adenina, gwanina, cytozyna i tymina. A, G, C, T. To znaczy, że istnieją cztery różne znaki. Jak tak, to można coś tym zapisać czterema różnymi znakami. Bo można sobie zrobić coś takiego, że na przykład pierwsza baza będzie A, druga A, trzecia A czwarta już będzie C, G, czwarta C, piąta G, szósta T. Czyli można, używając czterech znaków, zapisać sporo różnych informacji. No ja zawsze daję przykład alfabetu Morsa. Tam są tylko dwa znaki. Kropka i kreska. A daje się, układając kropki i kreski w określone serie, zapisać znakomicie cały alfabet. To samo jest w alfabecie binarnym, który jest w komputerach. No przecież tam jest jeden znak, zero i sygnał, prawda? I można tym dwoma sygnałami, układając je w serię, zapisać informacje. Także ta to jest monotonna struktura, ale ona wcale nie musi oznaczać, że informacja tą strukturą zapisana będzie niezróżnicowana.